Ten podły glut spysiński. Powodzenia, Elu. W razie czego jestem pod telefonem, ogarnąłem ten internet. Ela Gavin rozmawia właśnie z Lanelem. To będziemy mogli, nawet jakby się coś wydarzyło, się połączyć. No, ja sobie na razie dam to tło z tym księżycem, wiesz? Ładne jest to. Myślę, że będzie okej. A ja sobie tam porobię z tymi tłami. No, no. A tam porobimy jakieś animacje, coś. No, jak będę jakieś mieć pieniądze, to ci wyślę. Dobra, dobra. Wiesz, jakby ten Andrzej to tej Marii się też jakoś pomagał finansowo, to by było mi lżej, wiesz? No wiem, wiem. Bo ja... Ale ufa, każdemu jest naiwna, a myśli, że jest fajna i sprytna. Tak, to jest coś takiego, że Ela jest takim typem człowieka, który myśli, że pozjadał wszystkie rozumy. Natomiast Elę można bardzo łatwo ograć. Bardzo, bardzo łatwo można ją ograć. Natomiast ona, mimo że ktoś ją ogrywa, to dalej myśli, że to ona jest osobą, która... osobą tą ogrywającą, nie? Ja jej daję około 100 zł dziennie. Szkoda, że dopiero teraz to wyszło, bo nagranie było podobno w styczniu. Mhm. Wiesz? No wiem, mówiłaś właśnie, Elu. Bo to nie chodzi tam o jakieś tam obiady, jedzenie przed szkołą, po szkole, ale ona sobie też coś tam kupuje, jakieś kosmetyki, ubrania, wiesz, takie rzeczy, nie? Wiesz, to przynajmniej w ten sposób mogę jej zrekompensować jakoś ten stres. No właśnie, bo tutaj pojawiają się komentarze, dlaczego w ogóle dopiero teraz to wszystko jest opublikowane. Z tego co wiem, tych materiałów jest ponad 150, ponad 100 tych nagrań różnych, na których Ela mówi bardzo różne rzeczy. Natomiast z tego co się również dowiedziałem, tutaj możecie pytać, ponieważ ten kanał DOT, Discordowy Oddział Terapeutyczny, jest tutaj na streamie, więc możecie mu zadawać pytania. Natomiast z tego, co kojarzę, no to z tego, co kojarzę, to wszystkie te materiały są przed wrzuceniem jeszcze gdzieś tam wysyłane do do jakiegoś kuratora, jakoś tak? Że to jest jakoś tak bardzo ostrożnie wszystko wybierane i bardzo bezpiecznie. Także naprawdę sprawa jest gruba i po raz kolejny powtórzę, jak to powiedziałem na samym początku streama, znacie moje przeczucie, nie? Wydaje mi się, że w tym momencie dużo osób się tym zainteresuje na skalę o wiele szerszą aniżeli jakieś tam mniejsze kanały takie jak mój, tylko że to pójdzie bardziej w media i myślę, że jakiś Gimper, może nie Konopski, ale myślę, że Gimper gdzieś tam może podejmie temat. Widziałem, że O2 gdzieś tam napisało artykuł o tym. I jak tak dalej pójdzie, to wydaje mi się, że Ela jeszcze w tym roku może robić stream z... Tak jak w tamtym roku robiła streama z Hehe więzienia, tak w tym roku już nie będzie tego Hehe. Poza tym... Albo Bagieta. Z Bagietą moglibyśmy w ogóle o tym pogadać, a propos... co faktycznie może jej grozić. Pomyślę. Ten, ale jak będziesz mnie nagrywał, to cię będę musiała zabić. Nie nagrywam. Ja jej jeszcze kupuję te. Papierosy jej kupuję, te takie. Słuchajcie tego. To jest hit. Jak będziesz mnie nagrywał, to cię będę musiała zabić. Kupuję te. Papierosy jej kupuję, te takie. Elektroniczne. Te elektroniczne, wiesz? No. Ona to dzieciakom tam, wiesz, sprzedaje, tylko nie zyskiem, tylko wiesz, po kosztach. No. I czasem też soplice, takie małe butelki. Także ja to jestem taką mamą faktycznie chyba jakąś patologiczną. Chyba. Jej córka obecnie ma 13 lat, jej córka obecnie jest w domu dziecka, Jela. Dosłownie mówi, że kupuje swojej córce jednorazówki i małe soplice. I mówi, że chyba, jest patologiczną mamą. Ja myślę, ja wam powiem, że nawet nie chyba, nie? Ja myślę, że mi się wydaje, że nie chyba. Halo. No, możesz rozmawiać? Tak, właśnie dlatego dzwoniłem. Słuchaj.
powiedz mi, bardzo się ośmieszyłam na tej głosówce. Elu, ja nie wiem, bo ja tak jak pisałem do Igi, mnie wczoraj na tej głosówce, ja na tą głosówkę wczoraj był w biurze. Elki taka sopica to jak likier? No dobra, ale wiesz, ale tu jednak mówimy o 13-latce, nie? Dla Eli jak najbardziej coś takiego, to jest likier, nie? To jest, wiesz, to jest soczek, po którym można, wiesz, wsiąść na przykład do samochodu. Z tego co słyszałem, to takie nagranie również będzie. Natomiast dla 13-latki, alko i papierosy. Wszedłem dwa razy po jakieś pół minuty i wychodziłem, bo byłem, miałem spotkanie biznesowe wczoraj. Na Discordzie siedzieliśmy, pisaliśmy ja skończyłem, wiesz co, bo wysypał mi się jeden projekt. Niedobrze. No, szczerze, to jest coś takiego, że aż człowiek ma takie uczucie na żołądku, och, takie dosyć ciężko, nie? Z kodu, no nie? I siedziałem z chłopakami do prawie 4 rano nad kodem. Jak ja skończyłem, to już... Z kim rozmawiałem? Z Lanelem. Dobrze, to nie słuchaj tego, wiesz? Nie, nie, teraz to ja odsłuchuję nowy film Andrzeja z dzisiaj, bo znowu nagadał głupot. O mnie? Tak, no. Bo on mi napisał, że on zgłosi, że ja się z dzieckiem kontaktuję. No właśnie to mówił na tym live, na tym filmie. Że ty... Ja co powiedział? Powiedział, że zgłosi to, że ty się kontaktujesz z dzieckiem, że... Wykordować 13-latce EPT i WD? Nie wiem. Nie powiem ci, bo ja tego nie rozumiem, nie? To jest dla mnie coś bardzo niezrozumiałego. DSC. Osoba, która wysyła te donaty o Lanelu. Zastanawiam się tak serio, bo ja wiem, że tutaj na Lanela plujesz, tak, nie lubisz tego do Lanela. Nie zmuszę cię, żebyś go lubił absolutnie. Natomiast mówię, nie widziałem dowodów na to, co DSC piszesz o Lanelu. Ja tutaj w tym nagraniu tak naprawdę skupiam się na tym, co Ela mówi, a nie Lanel. Natomiast zastanawiam się, bo jesteś tam DSC adminem bodajże, tak? U Eli Gavin. I co ty o tym myślisz? Jako adminka Eli Gavin, która Lanela nie lubi, to co ty myślisz o tym, co tu zostało powiedziane? Że matka kupuje swojej 13-letniej córce alkohol i papierosy. To mnie zastanawia. Że zastraszasz Marysię, że podobno widział SMS-y czy wiadomości od ciebie, że jej grozisz, że się zabijesz, jak ona ciebie nie będzie kochać, coś takiego. Że on to zgłasza do sądu rodzinnego i do sądu tego karnego tam. Pan boski. To była przecież adminka. Kurde zamknę. Okej, no dobra, no to była adminka, bo tak czy siak, ja się zastanawiam, nie? No mnie. Masakra. Nie wiem, co przecież wczoraj jak rozmawialiśmy, to mówiłaś, że gadałaś z nimi, że już będzie okej, nie? To znaczy nie, ja mówię... Jeżeli powiedział, że nie nagrywa, to może mieć problemy. Wiesz co? Też mi się tak wydaje, że że ona mogłaby się w ten sposób bronić. Natomiast ręki sobie uciąć nie dam, bo wiesz, bo jakieś tam sprawy takie... prawne, to ewentualnie, wiesz, z serialu Suits, ewentualnie z sędzi Annie Marie Wesołowskiej. Mati uciął ten fragment głosówki dotyczący alkoholu, dalej było, że dziewczynka odsprzedaje alkohol i apety innym dzieciom. O, nie, było powiedziane, że po kosztach, że nie żeby zarobić, tylko po kosztach. Powołując się na artykuł 2.6 kodeksu karnego, mogę to nagrać i udostępnić. Wczoraj mu też SMS. Rotten Rose. Ela wrzuciła film na Lanela? Co ty mówisz? Rotten Rose, dziękuję za wspieranie. Co ty mówisz? Ela Gavin Videoblog? Nie, nie ma filmu na Lanela. Mój informatyk bez mojej wiedzy pół roku nagrywał nasze rozmowy telefoniczne. Bo ściemniło się i nie... Z takiego uspokajającego napisu. Anel, idź oglądaj. Sam, ale wczoraj tam, wiesz, piłam jakieś piwo i zaczęłam o nim gadać, wiesz? No, no. A kiedy on ten film dodał? Dzisiaj, dosłownie. Gawinowa ma live, podobno ja odejść z YouTube'a. No zapowiadała, że to jest koniec. Której godziny, dobra. Za chwilkę ci go wyślę, dobra? Kurczę, nie wiem co Marysi... A słuchaj, bo ona ten... po prostu ma w telefonie te SMS-y ode mnie i wiadomości. To może ja jej powiem, żeby skasowała wszystko, nie? Powiesz, zanim usunie? Ja myślę, że już jest pobrane, nie?
No, możesz tak zrobić, o ile Marysia tak Mecie, zrobi, tak. no nie? No ale przecież mnie nie dadzą do więzienia o to, że się z dzieckiem kontaktuję, no bez przesady. Zastanawiam się, jak, czy jeśli ktoś bardziej ogarnia prawo, to zastanawiam się, tak głośno myślę. Ciekawe, czy Lanel nas teraz obserwuje. No Lanel przecież tu jest, ciągle pisze. DOT, Discordowy Oddział Terapeutyczny, to Lanel właśnie. A zastanawiam się, czy za... bo ona miała zakaz kontaktowania się. Mimo wszystko, jak się kontaktowała, to może jej coś grozi za to? No miejmy taką nadzieję, raczej nie, to raczej... Zwłaszcza, mamy taką nadzieję? Że po prostu już ten sąd napisał... Dodać cyferki na górze, licznik z, widzów na kanale. Że nie, jestem niewinna i to idzie w kierunku zdjęcia tego zakazu. Zaraz pijanie letnich może odpowiedzieć pra... No właśnie, właśnie tu wiesz, tutaj trzy rzeczy tak naprawdę. Mamy przyznanie się do... Tylko czy będzie to udowodnione? Ona sama się przyznała? Nie wiem, nie wiem. Natomiast mamy... Jest bardzo łatwo udowodnić, że ona się kontaktowała i w tych wiadomościach podobno mówiła, że ona sobie coś zrobi, jeśli ta córka nie będzie chciała do niej wrócić. No i mamy te dwie rzeczy, czyli kupowanie alkoholu i papierosów 13-letniej osobie, nie? Nie wiem. Nie wiem. Myślę, że ewentualnie jakąś karę finansową ci mogą dać, ale to jest maks. Słuchaj, po prostu ten... Piłam tam jakieś piwo, a potem mi odbiło i zaczęłam drinki sobie robić, wiesz, i już kurczę się tak nawaliłam. I kurwa, policję mi przysłali nad ranem o 5 rano. Nie chciałam otworzyć, to wyważyli drzwi. Pogotowie było, straż pożarna. Zabrało mnie to pogotowie, wywieźli mnie 10 masakra. Kilometrów za... No masakra, Zajbo. Potężna masakra. W dalszej części nagrania potwierdza, że pod wpływem alkoholu pisała do niej takie rzeczy. No właśnie, właśnie. Kraków i dopiero wróciłam, słuchaj, teraz. Wyobrażasz sobie? Masakra. Jesteś tam? Jestem, słyszę. No, no. Wiesz, nie chciałam się poddać tym... Jak po bieganiu zajmę. Chcieli mi robić badanie krwi tam pod kątem... Kara finansowa dla Alki to gorzej niż przedłużenie zakazu widywania dziecka. Alkoholu i narkotyków, no to nie chciałam się poddać żadnym badaniom. No w końcu się dzisiaj zgodziłam w południe, że dmuchnę w ten alkomat. Bo on mi powiedział, że jak dmuchnę w ten alkomat, no to mnie wypuści. Po prostu sprawdzi tam, czy tam jakiś alkohol był. No, no. I po prostu odczeka, aż ten, wiesz, wytrzeźwieje i mnie wypuści. A ja już dzisiaj byłam, wiesz, przytomna, nie? Czajcie, posłuchajcie tego, bo to jest też w ogóle hit dla mnie, nie? Że ona ją zabrali o której? O piątej? O czwartej, piątej chyba ją jakoś zgarnęli nad ranem. Ona odmówiła dmuchania w ten licznik i słuchajcie tego. No i po prostu dmuchnęłam mu w ten alkomat o 12 i wyszło 0,8. O 12:08 wyszło. To czyli jak ona schalana musiała być? Ile tam musiała pójść? O masakra. Ale się nie mieści. To dosyć dużo. No, ale on powiedział, że bym się nie przejmowała, bo byłam sama w domu. To nie jest zabronione picie alkoholu. No tak. A skoro no tak. Mam takie problemy, różne zmartwienia, no to, że to po prostu można to tym tłumaczyć, żebym się nie przejmowała, no i wypuścił mnie. Tylko tam czekałam, bo to było pogotowie i po prostu strasznie to wszystko długo trwało, wiesz? No, 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 wiem, Elu. Tyle, że tam na szczęście po prostu... Przespałam parę godzin, bo mnie tam położyli na jakiejś takiej leżance i sobie ten, spałam tam, wiesz, do... Obudzili mnie o 9 rano. Masakra. Nie wiem właśnie po prostu, czy robić tego live'a, czy odwołać dzisiaj. Ona jest alkoholiczką? No tak mówi, nie? Dzisiaj. No wiesz co, Elu... Może wiesz, może być różnie, ale tak właśnie mówi. Wydaje mi się, że dobrze by było zrobić tego live'a, no nie? Żeby nie dawać hejterom pożywki kolejnej.
dobrze zrobię i będę udawać, że nic w ogóle nie będę mówić po prostu na ten temat, nie? No tak, to jest chyba najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza, że masz tam te telefony zaległe chyba, jeśli mnie pamięć nie myli jeszcze, nie? Tak, tak. To no. Trzeba je nadrobić, bo no później ludzie ci nie będą wpłacać i ludzie będą chcieli też, żądali zwrotów pieniędzy, więc wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Ten po prostu psychiatra mówił, że ci policjanci mówili, że się agresywnie zachowywałam, że tam po prostu się z nimi szarpałam, biłam. Mam nadzieję, że mi nie postawił jakiegoś zarzutu, wiesz? Ale jakby coś, to ja się po prostu wyprę tego. Powiem, że mnie siłą wyciągnęli z domu i że tylko się po prostu opierałam, bo nie chciałam iść, bo się bałam. Masakra, Elu. Tylko tutaj z tymi wiadomościami, jak może lepiej faktycznie, żeby Marysia to usunęła, bo jak on to zgłosi, to wiesz, może być problem. No ale wiesz, a jak ja się będę z nią kontaktować? Patrz samo nie hejtowanie, hejt ban 24. Nie, nie, jeśli ktoś będzie, od razu mówię, jeśli ktoś będzie tutaj jechał, bluzgał i nie wiem, i starał się, nie wiem, dawać jakieś doksowanie i tak dalej, to od razu banicja, tak? Na 24, żeby ochłonąć troszeczkę. Masakra. Ostatnio gadała, że ją policja biła i tak dalej. Ona ciągle zmienia wersję zdarzeń, nie? To jest ciągły balans, tak jak mówiłem na filmie, między fałszem a jeszcze większym fałszem. Tylko wiesz, ona ma iPhone'a i... Jak ma hasło na tym iPhone'ie, to nie chyba... Cały kamerat, dziękuję bardzo. Nie są w stanie tego złamać. Powiem ci szczerze, że nie wiem. Raczej powinni mieć jakieś obejścia do tego, no nie? W końcu to policja. Ja już jednego doksera wywaliłem. Na bana może być? Może być. A tam dużo jest tych SMS-ów, no to można po prostu będzie pół dnia to kasować wszystko. Ale wydaje mi się, że może wyczyścić całą konwersację. Ale powiedz mi, bo on tam mówił, że ty groziłaś Marysi, to prawda? W sensie, że tam w SMS-ach. Co ty? On twierdzi, że jej groziłam, że się zabije, jak nie będzie mnie kochać. No tak, tak, tak twierdził. Żeby coś osiągnąć w życiu, to jest potrzebne wykształcenie i potrzebne są pieniądze. Raczej mu nic karnie za to, że zwlekał tak długo z tym bez dobrego powodu. Gorzej wygląda, że jej doradzał, jak mataczyć. Okej. Okay. No zaraz też do tego dojdziemy. Nie wiem, wiesz co? Dla mnie to jest po prostu... Pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją. Szczerze ci powiem, że pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją, że wiesz, że ktoś aż tak w czyjeś szeregi... że ktoś aż tak w czyjeś szeregi... wsiąkł? I nie wiem, zaraz jakoś to możemy wspólnie rozkminiać. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, jestem po prostu ciekawy, co może z tego wyniknąć. Zachęcam do subskrybowania, moi drodzy. 13 osób, mamy równe 200, więc jeśli ktoś nie subskrybuje, zachęcam bardzo, bardzo serdecznie. Pod wpływem alkoholu. Szczególnie, że jest 2100 osób na streamie. Nie grozi, że będzie mnie kochać. No tak, tak, tak twierdził. Mogła mi kiedyś tak napisać tam, wiesz. No dobra, a teraz mam do was pytanie w sumie. Mam do was jedno pytanie, ponieważ widzę... że zdania są podzielone jak Korea. Co myślicie w ogóle o tym zachowaniu? Żeby aż tak z kimś przebywać? I nagrywać rozmowy. Czy jest to uzasadnione? Bo tutaj też cytuję tak naprawdę niektóre wiadomości. Czy jest to uzasadnione dla wyższego dobra? Czy jest to posrane, żeby aż tyle czasu tracić na kogoś? Uzasadnione jak dla mnie, uzasadnione. Moim zdaniem dziwne. Trochę złe, ale Gavin. Mhm.
Bo na przykład mam w głowie coś takiego, że wiesz, że była sytuacja z Klauderizą, nie? Natomiast z Klauderizą wyglądało to zupełnie inaczej. To znaczy ten Michał, który się z nią zadawał, on po prostu jej wkręcał, że ją kocha. I ona faktycznie mu ufała, wierzyła. I on sobie robił z niej bek. Natomiast tutaj, wiecie, jest zupełnie inaczej, nie? A jak myślisz, jak działają tajni agenci? Poza tym ogień zwalcza się ogniem. Okej. Okay. Jest to ciekawe. Moje zdanie znasz. Nie wiem. To zbój. Dużo zdań się przeczytałem, więc musiałbyś przypomnieć. Uzasadnione. Na razie nie wiem, o co o tym myśleć. Wiem, że w dobrej wierze, ale styl dziwny. Do leczenia? Do choroszczy? Na badania? Do badania. Ktoś z zagranicznego YouTube'a został wywalony za takie coś razem z osobą, którą nagrywał. Dla mnie jest to dziwne. Michał. O Klaudelizy był Michał. Ankietę? Dobra, możemy zrobić ankietę. Co o tym myślicie? Dziwne? Dobre. No tak najszybciej. Witam i pozdrawiam. Witam. Patu na bogato. No to był Michał. Ja nie wiem, co o tym myśleć. Czas pokaże. Ja powiem wam tak, że w pierwszej chwili, jak to usłyszałem, to nagranie, w pierwszej chwili, jak to usłyszałem nagranie, to sobie pomyślałem, kurde, grube nagranie, nie? Grube nagrania. Ciekawe. Po prostu ciekawe. Natomiast tak, jak teraz słucham, że to wiesz, to było kilka miesięcy z nią rozmów. No, z jednej strony tak, jak się mówi, że wiesz, że jak działają tajni agenci. No właśnie na tej zasadzie, nie? Że z kimś przebywasz i ktoś, wiesz, kto ma ci się trochę wystrzelać z prawdy, nie? Natomiast, no, natomiast jest to YouTube, nie? A nie jakaś, kurwa, wiesz, to jest dziwne i dobre. Znaczy, ja powiem tak, ja bym nie poświęcił tyle czasu, żeby wiesz, żeby siedzieć i gadać z Alogawin. Ja bym musiał po prostu, nie wiem, co bym musiał robić, żeby to odreagować. Nie ma chyba czegoś takiego, nie? Może i YouTube, ale... Trudno ocenić, nie znając intencji tej osoby, bo tak z jednej strony dobra myśl, ale był cel zwalczania patologii, ale jeśli z drugiej strony to uzależnienie, to już słabiej. No, wersja jest taka, że wersja jest taka, jaką widzimy teraz, czyli jak około 150 nagrań, które demaskują Elegawin, że to nie była, wiesz, że on chciał po prostu ją zniszczyć. Odnosi się... Może YouTube, ale odnosi się do życia i zdrowia realnej 13-latki. Okej. W dobrej wierze dobrze, że tak zrobił, bo może w końcu się nią porządnie zajmą. Z drugiej strony z gościem nie chciałbym mieć nic wspólnego. Pasens, jak dobrze kłamie i nie manipuluje. Wiesz co? Co do tego drugiego, powiem ci, że zmanipulować Elegawin, myślę, że ją łatwiej zmanipulować niż na przykład, nie wiem, jakieś 6-letnie dziecko, żeby dało ci cukierka. Taki sposób czyszczenia na to z tego całego syfu nie jest chyba najgorszy. Może w końcu nie trzeba będzie czekać na to, aż sami się przyznają jak z Pandorą. Wiesz co, powiem ci, że tak realnie, pierwszy raz realnie myślę, że YouTube się może tym zająć, nie? Dosłownie, pierwszy raz. Dobra, z pół na pół, 50 na 50, 520 głosów, 50 na 50, moi drodzy. Ciekawe. Aga, dziękuję za wspieranie. Bardzo, bardzo mi miło. Jesteś dziwny, ale nie powiem, że zrobił źle. Okej. Ale to nie tajny agent, tylko informatyk. Dobrze wyszło na światło dzienne, ale wczoraj nagrał Elkę, a jutro weźmie się może za ciebie, bo uzna, że mu nie pasujesz. Tylko, że ja nie rozmawiam z ludźmi. Wiesz, sytuacja ze mną jest taka, że ja na tyle nie mam czasu, że moim kumplowi, mojemu dobremu przyjacielowi, gadamy na głosówkach i te głosówki nasze wyglądają tak, że wysyłamy sobie po 10 i później na 10 odpowiadamy. To ostatnio mu, kiedy w piątek odpowiedziałem mu na głosówki sprzed 2 tygodni i jeszcze nie na wszystkie. Więc jeśli chodzi o dowody na mnie, to ktoś, nie wiem, na Instagramie czasem ludziom odpisuje. Ale ile na przykład dziewczyna od rozrobienia mi notesu czekała na moją odpowiedź na Instagramie? Kiedy?
Dałbyś radę im podesłać, chciałem ci customowe kartki w zeszycie zrobić. 11 lipiec. 11 lipca napisała do mnie, że chce zrobić mi notes. Ja jej dzisiaj odpisałem. Więc nie boję się, żeby Lanel zrobił to samo. Nie boję się, żeby Lanel zrobił to samo ze mną. Ty tylko oceniasz petardy na priv, nic gorszego nad ciebie nie wyciągną. No to tak, no, ocenianie petard. Ja nie rozumiem, jak można besztać typa, który realnie stara się ratować dziecko przed matką. Okej. Okay. Dzianki, ja tam skończyłem już. 50 na 50 było. Mimo, nawet jeśli Elka mówi ważne informacje, to nikt nie powinien się tak bawić detektywa. Dla mnie to mega śliskie zachowanie i red flag. Jednak dziwne to dla mnie. Mhm. Teraz to trochę Lanar ma w plecy, bo nikt z neta mu nie zaufa. Trzeba przez to, co zrobił w realnym świecie, też trochę lipa. Chciał dobrze, ale może dostać rykoszetem. Nie wiem, wiesz co? Może jakby ktoś to pobieżnie tak na to patrzy, natomiast wiesz, mówimy o Eli Gavin i znając Eli Gavin, no to jednak też inaczej można na to spojrzeć, nie? Odpowiem alkoholu. Nie popełnia przestępstwa. Kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcenie przedstawia wartość niższą na dobro irytowanego. Śliska sprawa. Niekoniecznie, ale ufa każdemu, dopóki nie mówię nieźle. Wystarczy nie doradzać i nie mówić źle. Tak. Dokładnie tak. Ja jestem święcie przekonany, że gdybym na Discordzie zadzwonił do Eli i powiedział, że jutro usuwam wszystkie filmy, albo w ogóle ukrył wszystkie filmy, powiedział, że zrobiłem błąd i że popełniłem głupio, to ja dwa dni i zobaczylibyście mnie ten Unii na Ceglarskiej i ona by nie widziała w tym nic złego, że ja do niej przyjechałem na streama. Takim człowiekiem jest Alagami. Ale nie groziła mi, że jej krzywdę zrobię. Oczywiście no, nigdy tego nie zrobię, nie? Tak jak mówię, najlepiej by było wyczyścić całą tą konwersację, bo jeśli Andrzej faktycznie to zgłosi, to może być problem, ale no... Jak później będziesz się z nią kontaktowała, to ja nie wiem. Musisz coś wymyśleć, bo on tam mówił też, że ty ją nachodzisz, śledzisz ją podobno. No co ty? Nie wiem, Elu. Ciężka sytuacja. To gorsza sprawa, bo jak już nagadał to, no to teraz to już... Nie rozumiem, po co ją namawiał do usuwania SMS-ów. Lanel, możesz się wypowiedzieć, bo właśnie to jest też kwestia tego, że wyciąganie informacji w jakiś sposób to jedno, natomiast w momencie, gdy mówisz, żeby sprawić, żeby ona usunęła wiadomości, mówiąc, żeby usunęła wiadomości, to jednak jest takie, wiesz, namawianie ją do tego, żeby to zrobiła i to też nie jest, no nie wiem, możesz napisać, dlaczego w tym kierunku też poszedłeś. Materiały Renela zwracają uwagę na uniwersum na M. Okej, tak obrywa te materiały, nie są zaskoczeniem, ale cały ten szum znowu idzie w kierunku M. Zgłoszenie na policję jeszcze okej. Słychać w tych materiałach, że zaburzonej babie przytakuje, nie wyraża żadnej krytyki i tak miesiącami pomaga w jej działaniach. Zaczyna działać po czasie mimo rzekomych dobrych intencji też bezprawnie i robić z tego show. Szara strefa. Znaczy, to było, wiesz, takie potakiwanie, żeby ona dała się, żeby ona, to było takie potakiwanie, tak mi się wydaje przynajmniej, że to było takie potakiwanie na zasadzie, niech ona sobie pogada, ja jej nie przeszkadzam, ona jest samograjem, więc wiesz, więc tutaj tak naprawdę nie potrzeba żadnej pomocy. Tak przynajmniej to odebrałem. Moi drodzy, 11 osób, mamy 200 widzów. 11 nowych widzów, 11 subskrybentów. Zostawcie suba, jeśli podoba wam się, like po prostu. 2000 osób na streamie, ponad na góry, dziękuję. No tak. No trudno, no. Już tłumaczę. Rozmawiając z Elką, trzeba zachować pewne zasady. Elka musi słyszeć to, co chce usłyszeć, a inaczej nie da się podjąć żadnej rozmowy. Okej, okay. Kumam. No. Byłam w banku wczoraj. Internet 3 dni temu, ale to patologia, powinna dostać bana, gdzie policja, halo dzieci, YouTube dziś, jak można nagrywać i publikować.
Nie, nie, tutaj co do tego, to ja jedynie mam nadzieję tym wszystkim, że w końcu YouTube zainteresuje, YouTube, media, ja jeśli media inne, to YouTube wtedy na pewno zainteresuje się Elo i zrobi z nią porządek, ponieważ to, co robi, ponieważ to jako krzywdę wyrządziła i dalej wyrządza swojej córce, jest niebywałe, więc ja co do tego jak najbardziej spoko, nie? Tylko ja na pewno nie chciałbym, ja na pewno bym nie siedział kilka miesięcy, żeby z nią gadać, bo bym nie wytrzymał psychicznie tego, nie? Jak wy chcecie walczyć z patologią, skoro policja gówno robi, jak samemu się czegoś nie zrobi? Plus, no o właśnie, dlatego lubię live'y, ponieważ można usłyszeć różne rzeczy, natomiast Zajwo napisał zajebistą ważną rzecz. Jak wy chcecie walczyć z patologią, skoro policja gówno robi, jak samemu się czegoś nie zrobi? Z jednej strony przy Pandorze się tak mówiło, nie? Że czemu w ogóle takie rzeczy są medialne, czemu takie rzeczy są na YouTubie, od takich rzeczy jest policja i sąd. Tylko że przez ile lat nic nie było z tym robione, nie? No i trochę analogicznie do Eli Gavin, ile lat nie jest z nią nic robione, nie? Osoba nagrywająca ma pole do manipulacji, osoba nagrywana, co usunęła rozmowę, pozbawiona obrony. Mhm. Ale w jaki sposób Ela miałaby się obronić z tego, że kupuje swojej córce alkohol i papierosy? To powiedziałaby za manipulacji. Bo chciałam, wiesz, kredyt. Policja nie bierze takich internetowych rzeczy na poważnie. Sądy też nie do końca. To jeszcze nie te lata. To jeszcze nie te lata są. Internet to internet, tam wiesz. Śmieszne memy są i koty grające na keyboardzie. Wziąć, wiesz? No. Żeby tam popłacić różne rzeczy, tobie wysłać pieniądze. Ale po prostu strasznie skomplikowany jest ten proces udzielania. Monetyzacja? Już ci mówię, czy monetyzacja. 800, 600, 200, 300, 1300. Wydaje mi się, że dopiero po tym filmie YouTube mógł mu zacząć, mógł złożyć wniosek o monetyzację kanału. Dopiero po tym filmie. A to jeden dzień temu, a YouTube przetwarza takie rzeczy 3-4 dni. Więc nie ma szans, żeby cokolwiek praktycznie zrobić na tym kanale. Formularze uzupełniać jakieś tam... pozgłaszać tych pracowników, jak to wszystko będę miała pozgłaszane, to mi dadzą wtedy takie zaświadczenie. Ale babka powiedziała, że wiesz, bo ja tam mam, wykazuję dochodu tam jakieś 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. To powiedziała, że jak ja mam ratę 900 zł tam za ten telefony i 500 zł za tablet, to wychodzi, że tych rat mam prawie 1500 zł, to wtedy, że system mi nie puści tej pożyczki. To Marysia znowu sobie tam wydała, bo poszła dzisiaj gdzieś tam coś zjeść. 20 zł zostało, ale to ja skołuję jakieś pieniądze. Ale wiesz co, no także nie gniewaj się, przepraszam cię. Po prostu jak tylko coś będę miała, to ci wyślę, wiesz? Jasne, nie ma problemu. Słuchaj, z tego 2 lutego te 2000 co najmniej, to wtedy bym w pierwszej kolejności tobie wysłała pieniądze. Dobra. Ale postaram się wcześniej, wiesz, tak żeby nie gniewaj się. Jasne, okej. A słuchaj, tam po prostu w tym szpitalu, to z taką babką rozmawiałam. O, Zajwon napisał Kaja, Lizzie Alien, ja ci ufam, widzisz? No to ja ufam Zajwencjuszowi, on ufa tobie, no to wiesz, to jest taka poczta, zaufanie pantoflowe. Ona mi mówiła, że ona alkohol w ogóle nie pije. Taka kobieta, wiesz, 70 lat miała, a mówiła, że matkę miała i ojca i że oni pili alkohol. I że po prostu ta jej matka piła wódkę, była alkoholiczką. I że jak miała 53 lata, to wypadła przez okno i się zabiła przez alkohol, wiesz? I tak pomyślałam, że to dla mnie taki znak, że ona mi to opowiada, wiesz? Dostałeś jakieś pieniądze z tego? Pytanie, bo to trochę dziwna sprawa. No co, jest 16, to dzisiaj pewnie koło 21, 22 będziesz się odpalała, no nie? No, ale muszę się jakoś podbierać do kupy, bo na razie to się tylko czuję, no ale
Masz rację, że wypada z tymi telefonami. No, no, bo to wiesz, no, jakby nie patrzeć później, jak nie, znowu ci się to przeciągnie, to ludzie znowu No. przestaną je zamawiać, a to też No, nie no, ma no tak. sensu. Myślę, że mogę tam wejść na Discorda, napisać dzień dobry, czy rzucą się na mnie. No. Ale czy ta treść pisma na LNL-a? Zaraz zobaczę. Myślę, że możesz, no. Lepiej, żebym się odezwała, nie? No, no, no bo i tak, wiesz co, jeśli się będą rzucać, to i tak przecież można ich wyprzerwować, wybanować, to nie jest przecież... To jest sprawa dla policji, sądu, leczenie zamknięte, ograniczenie kontaktu z Marysią, Laner, w ciasnych gaciach, cholernie pcha się to na siłę, bo jego życiem jest gnojenie ludzi i atencja. Desce. No tak, zgadzam się, że to jest sprawa, wiesz, policji, sądu, leczenie zamknięte, ograniczenie kontaktu z Marysią, tylko wiesz, dlaczego to nie, dlaczego nic w tym kierunku nie zostało, wiesz, zrobione, nie? Żaden problem, nie? Tutaj wiesz co, A słuchaj, fajnie mówi. byłobyś był zapraszany do szerszego community, dobrze się ciebie słucha i nie kłam jeszcze wypłynięcia na szerszego YouTube'a. Basik, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dziękuję. Może tak się wydarzy, zobaczymy. Mówi Igi, że ten cały bossy, No, no. to że on. Ale napisała ten pozew z wielokropkami. No tak, no, żeby pokazać swoje przejęcie i zniesmaczenie. Nie tam To jest akurat normalne dla Eli. hejtował strasznie na tym. Powiem ci szczerze, że nie wiem. Nie było mnie na tej głosówce, nie słyszałem. Że ona mu dała wyciszenie, wiesz? Do mnie Igi napisała, że ty kazałaś zdjąć mu rangę i nie wytłumaczyła mi, o co chodzi. Tak, no bo rozmawiałam z nią pół godziny temu, wiesz? I No, powiedziałam, że skoro on tam dokuczał, no to żeby mu zdjąć. no. Nie A wiem, ten drugi to, jak on się nazywa? nie wiem. Pepek. Mister Pepka? Tak, no. A ten drugi, masz zaufanie do tej osoby? Do Dave'a? Tak. Ja ci wysyłałem tam screena, nie wiem, czy widziałaś. Aha, Dave'u Tak, i on te, jest i i Mr. Mister Pepka. Pepka, tak? Tak, no Mr. Tylko czy musiało to trwać tak długo, czy nie miał dostępu do dowodów wcześniej? Z tego, co piszę na czacie, to dostęp do dowodów miał. Natomiast wcześniej wszystko było wysyłane do sądu, policji i kuratora. I dopiero później. Dopiero teraz na YouTube'a, a wcześniej wszyscy inni. Pepkom zakładałem serwery i Okirsonom i z moim serwerem tam sporo Aha. działamy, mamy z nim dobry kontakt, a Niepotrzebny jak. O, okej. Okay. Niepotrzebne jest dla mnie tego publikowania, bo podważa trochę intencje, jak dla mnie, ale same nagrania są potrzebne. Czyli żeby nagrał, udostępnił odpowiednim organom, natomiast nie udostępnił tego na YouTube'ie, mówisz. z a Dave'u jest twoim wspierającym od 7 miesięcy przecież. Kanał, nie? Tak, i to tym tego najwyższego stopnia, tego trzeciego, no to wspiera No ale cię. wiesz, sam fakt, że wspiera, to jeszcze nie znaczy, że sprzyja, bo może wspiera, żeby mieć po prostu zaspokoić swoją ciekawość, co tam na tych lewach jest, nie? No, no. Szkoda, że te skurwysyny to. Co, Lena, to właśnie tańczy na live'ie? Widzicie, jak cudownie. Magdalena Sikorska, dziękuję za wspieranie, bardzo, bardzo mi miło. Nagrały tą głosówkę. Ale mówi ta Igi, że ja nic nie mówiłam, że ja się zabiję, czy coś w tym stylu, że po prostu złośliwie mi to policję, wiesz, No wezwała. tak, no tak, nie ma włączonej monetyzacji, to też to jest. Walka o córeczkę trwa. Tam. Wali. Aż się żygać chce, nie? No Sąd nie mogło chce też się tak żygać. być, no nie mówię, że nie. Czasem trzeba zrobić szum, żeby organy zaczęły działać. Przykładem Pandora. Mówi, że słuchała do 5 rano i nic nie mówiłam takiego. Masakra, powiem ci, masakra, Elu. Nie, ten Andrzej chyba jakieś narkotyki bierze, że on po prostu się zdecydował na takie nagrania. Jak to wytłumaczyć po prostu? No albo ta Marta Plejadianka go namawia. Wiesz to, co jej do łba strzeli, jak ona też jakaś zaburzona poćpana chodzi tam. Kurde. Granie w grę Aligawin, nie? Mówisz, że chce usłyszeć, i ona się jeszcze bardziej rozkręca. No to, że mnie zamknął na pół roku, no. Tylko muszę uważać, bo mi wtedy znowu telefony zabiorą, nie? Żeby sprawdzić, czy się kontaktuje. No, 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 no. O, siema Arktiku. Obgadywałem cię.
Z jednej strony, owszem, policja jest zacofana, tylko problem chyba w tym, że to nie stanowi dowodu po prostu. Co gadało mnie? Nie, żartuję się, Mark, tylko fajnie, że padłeś. Słuchaj, dobrze, wiesz co, bo muszę do mamy zadzwonić, bo to... Co właśnie Elka zafikał, kiedy robi na live'ie, dosłownie? O, widzisz, jak się przejęła. Do mnie dzwoni. Król życia. No to najwyżej przed live'em się jeszcze złapiemy. No, no, potem jeszcze zadzwonię najwyżej. Dobra, dobra. No, to dziękuję ci, że mi pomagasz. Po nie ma za co, Elo. Nie ma za co. No, to trzymaj się tam i no. Do usłyszenia. No, no to, no to pa, na razie, pa. Ciężki gnój wam powiem. Ciężki gnój. Bardzo ciężki. Dajcie mi sekundę.